Bezpieczeństwo w internecie. Kelly, w wielu przeglądarkach zauważyłem opcję trybu prywatnego albo trybu incognito. Jak to działa? I jaką zapewnia prywatność? O czym nadal powinniśmy pamiętać, nawet korzystając z takiego trybu? Ogólnie rzecz biorąc, tryb prywatny czy incognito oznacza, że to, co się dzieje w komputerze w trakcie przeglądania, zostaje tam. Czasem, gdy przeglądasz sieć, dostajesz cookies zapamiętujące, kim jesteś albo co się wydarzyło. Na przykład zapisują, na której stronie już byłeś, gdzie się logowałeś. A w trybie prywatnym, gdy zamkniesz okno, to wszystko zostaje w komputerze. To jednak nie znaczy, że nikt nie może zobaczyć, co się działo. Ten tryb nie chroni przed innym oprogramowaniem. Na przykład w pracy administrator może mieć dostęp do twojego komputera. Nawet sieć Wi-Fi może mieć dane na temat przesyłanych materiałów. Czyli pozbywamy się rzeczy zapisywanych w komputerze podczas przeglądania. A czy są minusy używania tego trybu? Niektóre funkcje cookies zwiększają naszą wygodę. Zapamiętując swój login na stronie internetowej, ułatwiasz sobie logowanie następnym razem. Możesz też chcieć, by serwis wideo zapamiętał, jakie lubisz filmy i podsuwał trafniejsze propozycje. Takie internetowe pliki jak cookies mają mnóstwo zalet. Zależy tylko, czy w tej konkretnej chwili są dla ciebie przydatne, czy wolisz z nich nie korzystać i wybierasz przeglądanie w trybie prywatnym. Cenne uwagi, dzięki.